Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Was, uczniów i Waszych rodziców. Zapraszam do obejrzenia krótkiej prezentacji. Chciałabym, abyście się zapoznali z naszymi nauczycielami przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Może zacznę od siebie. Nazywam się Ewa Barańska i uczę matematyki już od 20 lat, a w naszej szkole w 8 liceum ponad 18. Od początku swojej pracy również mam wychowawstwo. W tym roku jestem opiekunem klasy pierwszej. Uczę matematyki na wszystkich poziomach, od pierwszej do trzeciej klasy. No i od początku swojej pracy próbuję przekonać wszystkich, że matematyka nie jest taka straszna i każdy może się nauczyć tego przedmiotu. No może teraz poproszę koleżankę, pani Katarzyna. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Katarzyna Wojtowicz-Białek. Matematyki uczę od 10 lat. Prowadzę klasy o profilu podstawowym i rozszerzonym. Nasze liceum organizuje wiele konkursów matematycznych, więc zapraszamy. Dziękuję. Dzień dobry, ja nazywam się Renata Tuczek-Pięciak. Matematyki uczę od ponad 20 lat. W naszej szkole w miarę potrzeb organizowane są zajęcia dodatkowe dla uczniów klas pierwszych, uzupełniające i wyrównawcze. Dla uczniów klas maturalnych jest możliwość przygotowywania się do matury. Myślę, że nie byłoby też problemu, żeby robić zajęcia, które by rozwijały wiedzę. Jeżeli będziecie mieć taką ochotę, zgłaszacie potrzebę, zajęcia będą organizowane. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, nazywam się Paulina Pieniążek. W naszym liceum uczę chemii. Przekazywanie wiedzy sprzyja i sprawia mi ogromną radość. Chemia jest moją pasją. Uwielbiam jej uczyć. Uważam, że można osiągnąć swój wymarzony cel, jeżeli dążymy do niego. Jestem otwarta na indywidualne potrzeby uczniów. Uważam również, że jeżeli poznasz podstawy i zrozumiesz dobrze chemię, stanie się ona wprost oczywista. Jeżeli poczułeś, że jest między nami chemia, zapraszam do 8 liceum. Teraz oddaję głos mojej koleżance, pani Agnieszka. Witam Was serdecznie. Mam na imię Agnieszka, nazwisko Karna Zmieleniak. Uczę już od ponad 12 lat. W naszej szkole lekcje nie odbywają się tylko w pracowniach. Organizowane są wycieczki przedmiotowe. W tym roku uczestniczyliśmy w wycieczce do Świerku, gdzie byliśmy w jedynym aktywnym reaktorze Maria. Tam mieliśmy zajęcia. Lekcje fizyki też nie odbywają się tylko w pracowni fizyki. W tym roku w naszej szkole również było planetarium, gdzie uczniowie mogli poznać budowę nieba, co dzieje się w kosmosie, na takich zajęciach. Moi drodzy, w życiu nie należy się niczego bać, należy to po prostu zrozumieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo koleżankom i również Wam dziękuję za obejrzenie filmiku. Zapraszam do oglądania innych naszych filmów, które są dostępne na naszej szkolnej stronie internetowej i na Facebooku. Będziecie mieli tam okazję zobaczyć, jak wygląda nasza szkoła, jak wyglądają pracownie, piękne korytarze. Zapraszamy również do spotkania na dzień otwarty, spotkanie online na Skype'ie 14 maja od godziny 15. Będziemy do Waszej dyspozycji. Będziecie mogli z nami porozmawiać na żywo, zapytać o co tylko będziecie chcieli. Także zapraszamy i widzimy się 14 maja. Dziękuję.